postanowiłem troszkę ubrać tego misia, więc dostał już lampeczkę, żeby miał jakieś światło z przodu, bo z czołówką słabo się jeździ. Stopka dzisiaj prawie odpadła mi pod sklepem, ponieważ praktycznie nie ma gwintu. A zatem dałem dłuższą śrubę i nakrętkę od spodu. Również nie było śrubki żadnej zabezpieczającej sprężyny, więc ona tam się fartem trzymała, że nie spadła z tej śruby. To już jest zrobione także w miarę ok. I dostanie jeszcze torbę. Moją torbę od mojego Avionixa oraz dekielki. To są dekielki robione przez Jacka do ram jackowych. O dziwo, pasują. Cyk, a naprzód dam dwa, które zostały z pierwszej serii, czyli nie w kresowe, tylko w kolorze czarnym będą, trochę nie będą pasować, ale zaraz je pewnie szlifnę. Pewnie też ich już nie będziemy używać, bo mamy nowe wklęśnięte, a zostały cztery starego typu, więc dwa użyję tutaj. No. Dobry misio. Kluczyki. Gwintowniczek, czwóreczka. Krętarka. Kreciki. Oczywiście te kielki, torba, którą można już troszkę z kurzu wytrzeć. Najpierw gwintowanko, wkręcenie, przykręcenie te kielków, założenie torby. Z przodu to samo. Półtorej godzinki jak z bicia strzeliło. Wszystko zrobione. Dekielki tylnie, dekielki przednie, sakwa i w gratisie światełko tylnie. To jest światełko, które kupiłem parę lat temu do czegoś. Nie pamiętam, czy do róży, a do róży roweru. Pomalowałem diodę na czerwono i zewnętrzną szybkę na czerwono. Świeci całkiem nie najgorzej. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Wygląda nawet nie najgorzej. Mogłoby być mniejsze, ona jest troszkę za duża. A jak wam się podoba? Jadę montować. Pięknie jeździ, naprawdę pięknie.